Panie Marszałku, Wysoka Izbo, cieszę się, że ta dyskusja o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych jednak była bardzo merytoryczna i każda ze stron naprawdę mocno argumentowała swoje stanowiska, tak jak i na Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Ale myślę, że to, co proponuje strona właśnie rządowa, czyli te zmiany, które są w ustawie o świadczeniach rodzinnych, jak również zmiany, które są w ustawie o pomocy społecznej, idą właśnie w tym kierunku, żeby wesprzeć polskie rodziny. Także bardzo dziękuję, Panie Marszałku.